Ty, Gwidon! Tak? Nie poszedłbyś do kina? A gdzie, żebym nawet poszedł? Tak? A co grają? Zaraz zobaczymy. Cztery życia robaka. Węgierski dramat psychologiczny w oryginalnej wersji językowej. A się przynajmniej rozbierają? Chyba nie. No to dramat. Dalej. Frankenstein. A o czym? Chyba o Frankensteinie. Nie, ja już wczoraj oglądałem 2 godziny Giertycha, mam dosyć. Dalej jest tak. Ekstradycja. Film w koprodukcji polsko-izraelskiej przybliżający sylwetkę Bogusława Baksika. Ty, a jest jakiś film oddalający jego sylwetkę? Przygody Lwa Rymina. Proszę? Przygody... Psa Cywila! Psa Cywila to coś dla młodzieży. Opowieść o nieumundurowanym policjancie. Nie, nie lubię opowieści o policji. Wolę o wojsku. Jest coś? Proszę bardzo. Dramat wojenny Plan Hausnera. Marszałek Miller otoczony przez siły aliantów sięga po plan pułkownika Hausnera. To jedyny sposób, żeby nie wysiąść ducha. Chyba dyducha. 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 Ty, a może jakiś taki, wiesz, western? O kombojach. Jest jeden. Prawo i Sprawiedliwość. Western USA o 2 braciach rewolwerowcach. Dużo strzelania? Więcej gadania. Co tu jeszcze jest? Szpital na skraju miasta. Codzienne życie jednej z polskich placówek zdrowia. Horror dokumentalny. A to jest w ogóle trylogia, bo to była pierwsza część. Czyli jest druga. Druga, Ciało. To jest jakaś komedia omyłek. Tak, lekarskich. I trzecia część. Podróż do wnętrza ziemi. Z tym ciałem. To nic do tej pory? No nic, nic, wiesz co? No to jest tak jeszcze. Absolwent. Film podejmujący tematykę bezrobocia. To taki coś może o nas? Quo Vadis. Obraz obnażający degrengoladę rzymskiego imperium i polskiego kina. Wojna i pokój. Historia małżeństwa w jednopokojowym mieszkaniu. Ja to na pamięć znam, nie chcę. No dobra, to co wybieramy? Wiesz co, chodź na ten węgierski. Ten dramat psychologiczny? Tak. Węgierski 4 życia robaka? Tak. A to przecież ty nic nie zrozumiesz, co mówią. No i co z tego? I tak nic nie słyszy, jak popcorn trzeszczy mi w gębie. No dobra, to chodź. Cztery życia robaka, dramat węgierski. To tutaj jest. To tutaj. To na pewno tutaj, zobacz tego. Aha. Patrz tego. 21? A nie, 12. Siadaj. Dobra. Jaki? Dobrze, że tam nie siedzisz za nim, bo by ci wszystko zasłonił. Ta, słoń. Patrz. A, zaczyna się. Nie, to reklamy są. Aha. To jak siedzi. Jak patrz, jaki siedzi smutny. Aha. Chipsów nie ma. O, ty patrz, jaka do niego idzie. Dawaj go, dawaj go! O, poczęstowała go, się cieszą już. A z czego? Jak ktoś jest głupi, to się z byle czego cieszy. O, zaczyna się, dobra. 4 życia robaka, patrz. Łysy jeździ rowerem. Ciekawe, dokąd? Pewnie nad Balaton. Skąd wiesz? Dlaczego nad Balaton? Bo jakbym był Węgrem i miałbym rower, to bym jechał nad Balaton. Psst. A skąd wiesz, że to Węgier? Bo jedzie nad Balaton. Co psy, psy, psy? Co psy? Co psy, psy? Co psy, psy? Co psy, psy? Wiesz, film oglądaj, człowieku. No we, jedzie, jedzie. Ale wiesz, że mój dziadek był w 1/4 Węgrem? Coś ty? Od 30 roku życia. Zwariowałeś? Stracił nogę na wojnie i miał węgierską protezę.
Ja to... Co ty, chory jesteś? Wiesz co, ja czuję, że to ten łysy zabił. A skąd wiesz, że to w ogóle ktoś kogoś zabił? Ten łysy, bo się ogolił na łyso dla niepoznaki. A, żeby go nie poznali po włosach. To stara sztuczka. Węgierska. No przepraszam bardzo, proszę trochę ciszej, dobrze? Co? Co? Pan w ogóle do nas mówi? No, no do was, żeby się ciszej byli, bo nic nie słyszę. Jak nic nie słyszysz, kolego, to idź do takiego lekarza duszu. Kurde, chamstwo i drobnomieszczaństwo z niego wylazło. O, fu. Dobra, patrz. Przyjechał, łysy przyjechał rowerem do jakiejś kobity. Ciekawe, o czym gadają. O czym mogą gadać Węgrzy? Pewnie to tam słychać na Węgrzech. No, a patrz, jak się kotują na golasa na łóżku. Pewnie mają jedną piżamę i nie wiedzą, kto założy. Aha. To chyba jakiś Węgier jest. No ale się kłócą, ale chyba ten policjant ich, patrz, policjant ich pogodzi. He, ty to jest jej mąż. A, rzeczywiście. Ty patrz, patrz jak ten łysy spieprza. A tamten go goni z pistoletem. No. Spieprzaj, łysy, spieprzaj! Goń go, goń go! Goń go! Goń go! To jest dramat psychologiczny. Psychologiczny to jest taki, że trzeba myśleć. No właśnie, jak cię ktoś goni z pistoletem, co to jest do myślenia? Trzeba... Spieprzaj, łysy, spieprzaj! Trzeba spieprzać i tyle, nie? No, no przepraszam panów, proszę trochę bardziej kulturalnie, dobrze? A co do mnie, co do mnie? To ja spieprzam czy on? Łysy, łysy, nie spieprzaj, bo tu pan się dzieci nie każe. Łysy... A łysy lepiej wie, patrz jak spieprza. A łysy spieprza. A oba wsiadł na motor, a gliniarz za nim i go goni. O, ten gliniarz nie ma powietrza w kole, patrz. Ale już się gliniarz wykrzanił. Tak to jest, jak się chce pompować koło w czasie jazdy. No, policjant głupi jak u nas. Chociaż węgierski, no. A, o, łysy się cofa, łysy się cofa. Do szpitala go zabiera. Dobry chłop. Pewnie go sprzeda na organy. Jakby go sprzedał na organy, to by jechał do kościoła. Woli nie. No, godzą się. Godzą się, łysy wsiada w samolot. Gdzieś poleciał. Ale dokąd? Pewnie nad Balaton. Co ten łysy z tym Balatonem? Taki łysy. No i koniec. Wszystko? Skończyło się. Koniec. Ale głupi film. No to jest po prostu chamstwo i skandal, żeby nawet w kinie, w tej świątyni sztuki człowiek nie miał kulturalnej enklawy. E, ty wysoki, patrz. Co on powiedział? Że film był klawy? A mi się nie podobał. Jaka głupota taka. Co, przychodzi człowiek do kina, płaci za bilet i zobacz, jeszcze musi siedzieć w takim szyfie.